Polskie MSZ ubolewa z powodu incydentu w Gdyni. Przekazaliśmy stronie meksykańskiej ubolewanie z powodu tego, że taki incydent na plaży w Gdyni miał miejsce, a przede wszystkim stanowcze zapewnienie, że odpowiednie służby polskie, zwłaszcza policja i prokuratura, pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej sprawy, powiedział polskiej agencji prasowej rzecznik MSZ Marcin Bosacki i dodał: w rozmowach z partnerami meksykańskimi zgodziliśmy się, że ten incydent w żaden sposób nie wpłynie na bardzo dobre stosunki polsko-meksykańskie. Trwa wymiana dyplomatycznej korespondencji pomiędzy polskim i meksykańskim MSZ-em. Kiedy polski MSZ ubolewa, meksykański MSZ potępia atak na marynarzy w Gdyni, prosi o wyjaśnienia. Tymczasem w Polsce policja aresztowała już trzecią osobę w związku z bójką, do jakiej doszło na plaży w Gdyni w niedzielę około 15:00. 29-latek aresztowany został w Rudzie Śląskiej i przewożony jest na Wybrzeże. Mężczyznę rozpoznano na podstawie nagrań pochodzących z monitoringu. Dwóch zatrzymanych w dobie zajść kibiców z ruchu Chorzów jest przesłuchiwanych. 25-latek i 33-latek również pochodzą ze Śląska. Po przesłuchaniach w komendzie trafią do prokuratury. Informacyjna agencja radiowa przekonuje, że obydwaj prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Do bójki z udziałem co najmniej kilkudziesięciu osób, meksykańskich marynarzy i kibiców ruchu Chorzów, doszło w niedzielę na gdyńskiej plaży. Zamieszanie było tak wielkie i sprawa niejasna, że do teraz nie sposób ustalić przyczyn samych rozruchów. Zdaniem części świadków to kibice śląskiego klubu Ruch Chorzów zaatakowali Meksykanów na plaży. Relacje innych świadków dowodzą, że zanim doszło do bijatyki, meksykańscy marynarze zaczepiali różnych ludzi. Po stronie swoich podopiecznych jednoznacznie opowiedział się drugi kapitan statku Guantanamo, czyli spadający orzeł, który zacumował w Gdyni. Drugi kapitan meksykańskiego statku zdecydowanie zaprzecza pogłoską świadczącą o winie jego podopiecznych. Stoi na stanowisku, że jego marynarze zostali zaatakowani. Najpierw w sposób werbalny, po czym po chwili przeszło do czynów, a zakończyło się na silnych uderzeniach. To nie jest jedna z wersji, tylko fakty, które mogliśmy zaobserwować, mówił drugi kapitan meksykańskiego żaglowca. Zdementował też pogłoski o tym, że któryś z członków załogi miał przy sobie nóż. Według innej części obserwatorów z plaży meksykańscy marynarze zaczepiali ludzi. Jedna z kobiet miała być nawet uderzona w twarz. To w jej obronie mieli ruszyć Ślązacy. Drugi kapitan żaglowca Guantanamo, Pedro Mata Cervantes, w wywiadzie, jakiego udzielił reporterce Radia Gdańsk, zapytany o ten incydent, powiedział: nie wierzymy w zbiegi okoliczności, zwłaszcza gdy w całą sytuację zamieszanych jest aż 300 osób. Bardzo mało prawdopodobna jest sytuacja, w której przez przypadek spotyka się 300 osób, które nagle atakują grupę z naszej załogi. Pytany o zdanie w tej sprawie przez reporterkę Radia Gdańsk przyznaje, że nie było go na miejscu zdarzenia. Nasi marynarze znaleźli się pośród wspomnianej grupy kibiców, której intencje tak naprawdę są nam nieznane. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jakie problemy istnieją tu między fanatycznymi kibicami piłkarskimi, a zatem wydaje się, że to właśnie one wywołały cały problem. W sprawie jest dużo niejasności. Rozbieżne są nawet stanowiska policji i prokuratury. Kiedy rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski mówił, że bójka była wynikiem zachowania marynarzy z obcego kontynentu, prokurator rejonowy z Gdyni, Witold Niesiołowski, dowodził, że wina spoczywa po stronie kibiców ruchu Chorzów. Od razu internauci przypomnieli opinii publicznej, że Witold Niesiołowski za nieprawidłowości został odsunięty od sprawy Amber Gold. Nieścisłości są też w innych informacjach. Meksykański MSZ mówi o zatrzymaniu 6 obywateli Meksyku. Polska policja podaje zdecydowanie inne dane. Policjanci zaznaczają, że cały czas trwają czynności wyjaśniające okoliczności zajścia i przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Mój serwis.blogspot.com